Cześć, ostatnio ciężko mi coś idą te vlogi, znaczy mało się dzieje po prostu, no myślę, że z oczywistych przyczyn i mało też po prostu nagrywam, ale dzisiaj jest dość wyjątkowy dzień, wczoraj Trybunał Konstytucyjny podpisał ustawę o zakazie aborcji, a myślę, że wszyscy wiedzą. I dla mnie jest to bardzo ważne, myślę, że dla każdego normalnego człowieka jest to istotna kwestia, ale ja czuję w ogóle jakąś taką jeszcze większe przywiązanie do tego tematu, może ze względu na moją wczesną ciążę i propozycję jej usunięcia z różnych stron. Pamiętam, że jak byłam w ciąży, to moja przyjaciółka Sita, czy jeśli płód byłby chory, to bym usunęła ciążę i ja bez wahania powiedziałam, że tak, że jeśli miałabym, to dziecko miałoby całe życie cierpieć albo i tak umrzeć przed porodem, to bez dwóch zdań podjęłabym się aborcji. Ja mogłam sobie tak powiedzieć, teraz kobiety nie będą mogły takiej decyzji podjąć, bo zostały po prostu podstawione pod ścianą i tak czy siak takie dziecko będą musiały urodzić. Wczoraj generalnie się popłakałam, oglądając, czytając wszystkie artykuły i nawet nie nagrałam chyba nic na story, bo po prostu nie byłam w stanie. Chciałam się udzielić, ale poudostępniałam kilka postów, bo nie byłam bardzo w stanie nic powiedzieć, po prostu łzy mi leciały, jak czytałam to, co się dzieje. Dzisiaj generalnie mam szkołę, byłam na pierwszych lekcjach, ale teraz zbieram się i jadę na ten protest. Na szczęście szkoła jest online i mam możliwość pojechania, bo w sumie lekcje się i tak już skończyły, mamy tylko jeszcze ćwiczenia do zrobienia i ja sobie zrobię to po prostu kiedy indziej. Więc zbieram się, rok zostaje z moim tatą, bo niestety, no jak co tydzień, jak mam szkołę, miał być ze swoim tatą, ale jego tata odwołał. To już chyba norma i nawet nikogo to nie dziwi. Zawsze jestem w szoku, że mnie nadal dziwi. Więc tak, będę musiała jechać pociągiem. Zbieram się, może zrobię sobie coś jeszcze do jedzenia, muszę wziąć, wiecie, takie niezbędne rzeczy jak woda czy ładowarka. Nie planuję być tam niestety jakoś bardzo długo, no bo jednak jutro mam szkołę na rano i również nie mam z kim zostawić Rohanu tak długo i tak cieszę się, że mój tata się zgodził bez w ogóle, wiecie, żadnego ale, jak mu powiedziałam, że jadę na protest. No i co? Taki trochę smutny ten vlog pewnie. Jedyny pozytyw jest taki, że zobaczycie ze znajomymi na proteście. I wiem, że z wami też, bo pisaliście, że też będziecie w Gdańsku, więc zobaczymy się. I zobaczymy, co będzie dalej. Nie idąc na ten protest, po prostu nie będę mogła narzekać, więc idę. Naprawdę czuję się zobowiązana pójść tam. Idę. Ale emocje. Jestem ubrana, mam tosta z tym pesto, które nie było do końca pesto, i kamembertem, i jest mega dobre. Powiem wam, że zdecydowałam, że pojadę Uberem, idę jeszcze do Żabki po wodę i właśnie sobie zamówię Ubera. Nie chce mi się jechać z tymi wszystkimi transportami, a niestety nie mam mnie kto zawieźć. Powiem wam, że akurat mam szczęście i Uber kończy trasę niedaleko mnie, więc będę miała za 9 minut Ubera, bo muszę dojechać tam i przyjechać. Kupiłam sobie wodę i czekam. Powiem wam szybko, półki nie ma ludzi, że już minęłam miejsce, w którym się zaczyna protest, ale czekam na dziewczyny, więc podeszłam na dworzec i część będzie już teraz, a reszta dojdzie do nas później, więc czekam. I widzimy się później.
podcaście, ponieważ nie miałam z kim zostawić Rocha o takiej godzinie. Ale dzisiaj lecimy i robimy jakiś fajny transparencik, bo jak byłam w Gdańsku, to się nie przygotowałam i nie miałam żadnego transparentu i tak się czułam łyso. Ale teraz będę miała i wziąłem jeszcze taki duży karton, bo w porównaniu do odpis to jest większy. A jeszcze właśnie, nie wiem, poszukam jakiegoś fajnego pomysłu, znaczy mam kilka inspiracji, ale jeszcze nie wiem dokładnie, co tutaj będzie. Myślę, że zrobię dwustronne, bo akurat znalazłam taki karton, na którym z dwóch stron można coś zrobić, więc lecimy z Rochem, będziemy robić transparent. Tak poza tym, to ja w ogóle nie jestem przyzwyczajona do noszenia czerwonej szminki i tak się dziwnie czuję i cały czas się rozmazuję, ale no, moja mama już powiedziała, że zostanie z Rochem, więc jadę chyba ostatecznie do Gdyni na protest. Okej, ostatecznie z jednej strony jest na górze róża, na dole akacje, jebać PiS i Konfederację, a z drugiej strony mam, urodzę wam lewaka, ale jeszcze zastanawiam, czy to malować. To Ala powiedziała, że jest kozak, cytat to był, więc idę po farbę czarną i czerwoną i sobie to namaluję, a na drugą stronę się jeszcze zastanawię, chociaż mi się podobały laski, które miały transparent z napisem urodzę wam lewaka, bo czuję, że to o mnie. Idę jeszcze szybko do Biedronki, bo albo do Lidla, albo do Biedronki, na jakieś zakupy. Może w Biedronce będą farby, bo czasami tam są takie rzeczy, a jak nie, to jeszcze jest taki sklep u nas, który jest teoretycznie drogerią, ale tam jest wszystko, więc tam na pewno będą. Ale zobaczymy, może się uda w Biedronce dostać. Byłam w Biedronce i powiem wam, że jak na złość, akurat dzisiaj nie było w ogóle takich rzeczy dla dzieci, do szkoły, jak zawsze są, to dzisiaj były jakieś narzędzia budowlane, więc idę jeszcze do drogerii. Czegoś takiego to jeszcze nigdy nie zrobiłam. Ustawiłam sobie timelapsa na drugim telefonie i nagrywałam, jak rysowałam to. Później poszłam do sklepu i ten timelapse się nagrywał chyba z 2 godziny. Bo jeszcze w międzyczasie coś tam robiłam i dopiero teraz ogarnęłam, że cały czas się nagrywało. Ale tak, kupiłam farby, kupiłam pędzelek, kupiłam marker czerwony, żeby sobie na maseczce też narysować piorun. I robimy. Teraz też włączę timelapsa, ale już normalnie. Jestem już na pociągu, na peronie, czekam za pociąg, zrobię wam update. Ostatecznie z drugiej strony jest taki napis. No i jadę do Gdyni ostatecznie. Ala do mnie dzwoniła, że będzie w Gdańsku, ale już się zdążyłam umówić do Gdyni, więc jedziemy. Hej, chciałabym wam powiedzieć, że dzisiaj również byłam na proteście i wróciłam dopiero, bo stwierdziłam, że wrócę pociągiem, nie wiem, czy to był dobry pomysł, mam wrócić Uberem. Generalnie mam wrażenie, że mój organizm odmówi mi zaraz posłuszeństwa, czuję, jakbym zużywała całą moją energię na trzymanie powiek w górze. Jestem tak po prostu zmęczona, szłam i się trzęsłam, bo jestem, no za bardzo nie jadłam, krzyczałam po prostu od 15 do 21 i generalnie, no jestem strasznie zmęczona, tym bardziej, że to nie pierwszy dzień. I masakra, jutro ewidentnie muszę
pytać babcię, czy nie zajęłaby się rożkiem. A ja zrobię sobie przerwę i dopiero o 17 pójdę na protest, bo... No... Za długo tak nie mogę funkcjonować. Już czuję, że jest mi po prostu niedobrze. I czuję się po prostu słabo. Zrobiłam makijaż. Idę spać, a wam życzę miłego dnia lub wieczoru. W zależności od której, o której to oglądacie. I mam nadzieję, że jak to wrzucę, to nie wiem, to już coś się ogarnie w tej Polsce, bo zabraknie mi kartonów i siły na to wszystko.